Dzień dobry. Dobry wieczór Państwu. Wszystko jedno. Witam Państwa w programie Concertino Music Show. Dlaczego nazwa Concertino? Bo znajdujemy się w szkole muzycznej Concertino, której gospodarzem jest pan Rafał Lewandowski, znakomity pianista, doktor nauk pianistycznych. Z tymi terminami medycznymi, proszę Państwa, to jest ciekawa sprawa, bo kiedyś mój znajomy fizyk powiedział, wiesz, ja wszystko mogę zrozumieć, ale że ktoś może zostać doktorem zwalenia w bęben, to już dla mnie przesada. O czym będzie ten program? Otóż będzie to bardzo ambitny program o muzyce. A niech zaświadczy o tym nasz dzisiejszy gość, Anna Fabrello. Sopranistka, wybitna śpiewaczka. Spróbujemy cię wyskalować teraz. Proszę. To, proszę Państwa, wychodzi sporo ponad 3 oktawy skali. A jeszcze czasami pewnie jak krzyczysz, ty nie krzyczysz pewnie na męża, krzyczę co? Bardzo często, na wszystkich. 65 centymetrów głosu. Kawał głosu, nie? To jak był taki żart. Kawał głosu, szkoda, że nie cały, ale tu w twoim przypadku to jest naprawdę kawał głosu. Proszę Państwa, na wyspie Elba znajduje się góra Monte Fabrello. To jest spora górka, biorąc pod uwagę pomiary od poziomu morza, 135 metrów. Rzeczywiście, moje nazwisko nie jest pochodzenia polskiego. Nie jest to również mój pseudonim artystyczny, jest to nazwisko po moich przodkach, a konkretnie po moim dziadku. Z Italii. Czyli jesteś prawdziwą Włoszką. No a Włosi kochają operę. Tak, nie będę oryginalna. Oczywiście śpiewam od dziecka. Tak naprawdę szybciej śpiewałam podobno niż mówiłam. Chodziłam do szkoły muzycznej. Najpierw na skrzypcach, później fortepian, później śpiew. Później oczywiście podjęłam studia tutaj w Akademii Muzycznej w Gdańsku na Wydziale Wokalno-Aktorskim. Zaraz po studiach debiutowałam w Operze Bałtyckiej partią Serpiny w La Serva Padrona. No i później jakoś się to potoczyło. Myślę, że brałam udział w około 20 premierach. Ja jestem bardzo spełniona, uwielbiam śpiewać, uwielbiam teraz uczyć, bo ja też uczę jednocześnie. Jest to również moją pasją i myślę, że potrafię to łączyć. Póki co na razie daję radę. Sławny nauczyciel gry na fortepianie, Henryk Neuhaus, profesor Richtera, Gilelsa, wielu sławnych pianistów, mówił tak. No, wiecie, ja to nigdy nie rozumiem, jak przyjmują tych wokalistów na studia wokalne, bo mają ładny głos. No to jest, wiecie, tak, jak ja bym przyjmował do mojej klasy ucznia, bo ma dobry fortepian. To tylko śmieszy instrumentalistów. Czy jednak nie uważasz, że trochę tak jest, że śpiewak najpierw jest muzykiem, a potem jest śpiewakiem? Wykształcenie również może przeszkadzać. To jest przy naturszczykach, chociażby takich osobach śpiewających, które zawsze śpiewały i zawsze im to dobrze wychodziło. I kiedy nagle przychodzi ktoś, kto im próbuje tutaj wszystko ustawić, nagle on przestaje śpiewać. Też są takie sytuacje. No my już jesteśmy z Rafałem dość starzy, ale ty, na przykład jakbyś słuchała barwy głosu Rafała, to on ma ładną barwę. Przepiękną. Przyjęłabyś mnie na wokal? Przyjęłabym. Z takim fortepianem, nie? Chociaż na przykład nazwisko Lewandowski to kojarzy mi się z piłką nożną i nie wiem, jak tam Robert Lewandowski śpiewa. Dla mnie to jest bardzo korzystne. Bardzo korzystne, bo jak Państwo stukacie w wyszukiwarce internetowej Lewandowski gra, to najpierw jestem ja, nie Robert. Drodzy, chciałoby się powiedzieć, najdrożsi Państwo, zapraszam Państwa teraz na eksperyment. To będzie muzyczny eksperyment w doborowym towarzystwie. Dziedzina operetka. Starszy tekst. I do tego trzeba dopisać muzykę i robił to świetnie Johann Strauss, syn, ale też ojciec, dziadek, bo to w ogóle taka zdolna rodzina. Mieli to poczucie żartu w muzyce. Proszę Państwa, usłyszymy teraz arię Adeli z operetki Zemsta nietoperza. Taki pan jak pan,
zagraniczny pan powinien wiedzieć sam, co i kto i jak, a gdy klepki brak, niech nie pcha się do dam. Ta rączka tak biała, no co? Ta nóżka tak mała, bo co? Rozmowa salonowa, w ogóle jak królowa. A pan tu z pokojówką mi wyjeżdżać chce. Pozwoli pan, mój panie, że to się mieszy mnie. Taki pan jak pan, zagraniczny pan, powinien wiedzieć sam, co i kto i jak, a gdy klepki brak, niech nie pcha się do przed państwem kuchnia dodekafoniczna. I od razu pytanie, cóż to takiego dodekafonia? Dodekafonia, odpowiadam od razu, to system tonalny, który stworzył Arnold Schoenberg na początku XX wieku. Polega on na złamaniu systemu dur i mol, czyli systemu, który porządkował przez stulecia emocje ludzkie. Na przykład melodia w Laskotka, zagrana na tonice, dominancie i tonice, brzmi tak. A teraz dodekafonicznie na przykład. Pięknie. Które ci się bardziej podobało, Anno? Drugie. Wszyscy jesteśmy dodekafonistami z urodzenia i w sumie to jest może system naturalniejszy niż dur mol. Jak rodzice kupią pianino, to podchodzimy do tego pianina i robimy tak. Rodzice są zachwyceni i przyprowadzają wtedy dzieci na przykład do szkoły muzycznej. I mówią, moje dziecko jest takie zdolne, bo właśnie kupiliśmy pianino i ono podbiega do tego pianina i robi tak. Będziemy gotować? Nie, będziemy śpiewać, a ciebie bym poprosił, żebyś na chybił trafił, otworzyła książkę i wylosowała przepis kulinarny, który będziesz śpiewać do utworu dodekafonicznego, który sama wymyślisz, a my ci tutaj z Rafałem będziemy akompaniować i tworzyć na bieżąco, a vista. Czyli losuję przepis. Pory w cieście. Starannie opłukać. Przyciąć zielone liście tak, aby długość pora wyniosła 15 centymetrów. Gotować w osolonej wodzie. Od 3 do 5 minut! Ostudzić. Naciągnąć wzdłuż. Rozpłaszczyć. Ciasto przerządzić według przepisów.
zapisu numer 397. Żywe. Zmarzyć na silnie rozgrzanym tłuszczu. Na złoty kolor, 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 na złoty, złoty, złoty. Na złoty kolor, 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 na złoty kolor. Ułożyć na pomysł. Wejdą pyszne. Także palce lizać. Polać masełkiem. Bardzo obficie. Pozostaje tylko zachęcić do tego, żebyśmy komponowali. Słuchajcie, w każdej sytuacji domowej. Odkurzanie, sprzątanie, gotowanie i śpiewać, i tańczyć. I to jest przekaz, który chcemy Państwu dać od nas. A krytycy będą zachwyceni. Och, Anno, choćbym nie wiem, jak się wytężał, mój uśmiech nie wróci już na twarz. Albowiem jest to już koniec programu. Na sam finał zmieniłaś suknię. Oczywiście, bo za chwilę jest szał Lauretty. Lauretty? Tak. Z opery... Gianni Schicchi. Gianni Schicchi, którą skomponował Giacomo Puccini. Rafałku, jesteś zdziwiony, że wokalistka się przebiera... Zazwyczaj trzy suknie schodzą na 60-minutowy recital. Ile razy żeście koncertowali wspólnie? A może w latach? W latach, no dobrze. Ile to mogło być lat? No, myślę, że kilkanaście. Concertino, concertino.